Witam z powrotem na kanale i jako iż świat obiegła wiadomość, przynajmniej w momencie, w którym to nagrywam, że Niemcy w końcu pękły i wysyłają dla Ukrainy swoje starsze bojowe wozy piechoty z magazynów, które nazywają się Marder, to jest to świetna okazja, aby o nich opowiedzieć. Ale zanim przejdziemy do samych Marderów, czyli tego, skąd w ogóle one się wzięły, jak zostały zaprojektowane i po co, skoro już mówimy o Ukrainie, chciałem wam przedstawić pewną zbiórkę, która właśnie się zaczyna. Mianowicie chłopakom z jednostki 2 Baterii Moździerzy 3 Batalionu Zmechanizowanego JWA 0222 Prezydenckiej Brygady imienia Hetmana Bogdana Chmielnickiego z Śródlądowej Ukrainy zjebała się fura. Mianowicie zatarł się silnik w samochodzie Kia Sorento z 2003 roku i w tej akcji nie zbieramy dla nich na nową furę, tylko na silnik do tej właśnie Kia Sorento, ponieważ z informacji z pierwszej ręki od chłopaków, auto to już przeszło remont elektroniki i zawieszenia, ale jak wspomniałem, padł im silnik. Tak więc zorganizowanie nowego auta jest opcją bardziej niewiadomą i tego nie chcemy po prostu robić, ponieważ nie wiadomo, co trzeba byłoby w takim nowym aucie remontować, zajęłoby to dużo więcej czasu, a tutaj mamy już pewną furę, w której po prostu padł silnik, ponieważ również info z pierwszej ręki, te terenówki u nich pracują po prostu na 200% obciążenia, wożąc ten cały sprzęt i chłopaków oczywiście. Dlatego też akcja nosi nazwę Serce dla Ukrainy, bo zbieramy na nowy silnik. No i tutaj za znaczącą pomoc chłopakom oni oferują napisy na pociskach moździerzowych, jak widzicie na zdjęciach teraz. No i więcej informacji o tym będzie na stronie zbiórki, do której link znajdziecie w opisie filmu, jak i w przypiętym komentarzu. Także rzućcie na to proszę okiem. I też zanim powiecie, że Kowal chuju próbuje znabić sobie wyświetlenia na temacie obecnej wojny, jak zresztą sporo militarnych youtuberów teraz, i że to nie jest very cool, to od razu mówię, że całą kasę, jaką zarobi ten odcinek do czasu jednego dnia przed końcem tej zbiórki, przekażę na tą właśnie zbiórkę. A dodatkowo to, co dostałem od sponsora poprzedniego odcinka, w całości przekażę również oczywiście na tą zbiórkę. Później się oczywiście rozliczę publicznie z tego na YouTubie i na Facebooku, udostępnię zdjęcia z tych przelewów. I tutaj z góry oczywiście od razu za każdą pomoc dziękuję i nawet jak po prostu no nie macie jakichś tam wolnych dwóch dyszek, żeby wspomóc tą akcję, to wystarczy polubicie ten filmik, zostawcie jakiś komentarz, żeby po prostu zasięgi samego filmu na YouTubie się zwiększyły, przez co po prostu więcej ten film zarobi i więcej sam będę mógł przekazać, tak jakby też również w waszym imieniu za to, że ten filmik obejrzycie. No i teraz też mam nadzieję, że rozumiecie, dlaczego taki, a nie inny temat odcinka przy okazji wleciał o tych Marderach. No i właśnie, a propos tematu odcinka, czyli niemieckich bojowych wozów piechoty Marder. Opowiadanie zacząć trzeba jak przeważnie w przypadku maszyn zimnowojennych, czyli musimy cofnąć się do czasów II wojny światowej. Mianowicie w jej trakcie niemiecka piechota, aby nadążyć za czołgami w Blitzkriegu, popylała na tzw. Honomagach, czyli głównym niemieckim półgąsienicowym transporterze piechoty z czasów II wojny światowej. Były dwa główne modele, większy SDKFZ-251 i mniejszy SDKFZ-250. Oczywiście oprócz wożenia dupy piechocie, była to również odpowiedź na targanie dział artyleryjskich i wszelkiego rodzaju sprzętu i przyczepek w trudnym offroadowym terenie, stąd właśnie półgąsienicowy typ pojazdu. No i sam ten pojazd powstał jako odpowiedź na wymagania niemieckiej armii, która chciała pojazd pancerny zdolny do przewożenia z sekcji pancergranadierów i ich sprzętu w wystarczającym tempie, aby dotrzymać kroku pancerdywizjom, które przełamywały w tym czasie front. I tutaj w teorii każdy niemiecki zmechanizowany korpus piechoty miał być wyposażony w 100 takich pojazdów, a ich ochrona musiała być wystarczająca, aby chronić jadących w środku pancergranadierów przed odłamkami artyleryjskimi oraz pociskami z broni małokalibrowej. No i tutaj dodatkowo na uzbrojenie podstawowe takiej maszyny musiały składać się dwa karabiny maszynowe MG-34, jeden z przodu oraz drugi z tyłu, do obrony oraz wsparcia swoich jednostek. No i tutaj w niemieckiej nomenklaturze na polski pojazd ten klasyfikowany był jako średni szturmowy pojazd pancerny. No ale jak wiemy, wojna Niemcom poszła jak poszła, a po jej zakończeniu zachodnia część Niemczech przypadła w łapy aliantom. I w tej właśnie części niemiecka armia pod czujnym okiem aliantów zaczęła się powoli odbudowywać. No i tutaj można by było gadać o polityce i temu, dlaczego mogli to robić w ogóle po tak wyniszczającym świat konflikcie, który zapoczątkowali, ale my tutaj nie o polityce, tylko o maszynach. Więc tak w ogólnym skrócie myślowym, rosnące z dnia na dzień ryzyko konfliktu ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich sprawiło, że alianci woleli mieć pod ręką dodatkowego sojusznika w postaci odbudowującej się armii niemieckiej. No i tym sposobem po zakończeniu tej II wojny światowej, kiedy Niemcy odbudowywały swoją armię, koncept piechoty nadążającej za pancerami nie umarł.
No i tutaj potrzebny był nowy pojazd, który pozwoliłby tej piechocie nadążyć za tymi panzerdywizjami. No i powstały z tej potrzeby tak naprawdę dwa pojazdy, czyli Schützenpanzer Kurz 11-2, który w swojej roli był odpowiednikiem drugowojennego SDKFZ 250, czyli tego mniejszego, oraz Schützenpanzer Lang HS-30, który swoją rolą przypominał 251. Sam Kurz, czyli z niemieckiego krótki, był tak naprawdę nie do końca oczywiście niemieckim projektem. Mianowicie w sierpniu 1950 roku francuska firma Hotchkiss, tak, ta sama od francuskich czołgów, otrzymała od Komisji Sztabu Generalnego zamówienie na opracowanie dwóch lekkich opancerzonych pojazdów gąsienicowych. Obydwa te pojazdy miały mieć to samo podwozie oraz silnik. Tutaj pierwsze prototypy były intensywnie testowane w Alpach i Afryce Północnej, a w 1954 roku złożono zamówienie na 50 przedprodukcyjnych transporterów, które dalej tam później były tyrane na testach i dopracowywane. I tutaj w listopadzie 1955 roku niemiecka delegacja Ministerstwa Obrony przyglądała się temu właśnie pojazdowi z wielką uwagą. No i tym sposobem w maju 1956 roku Niemcy zawarli umowę z firmą Hotchkiss na wykonanie dla nich paru drewnianych makiet oraz dwóch sprawnych prototypów oraz oczywiście do tego wszystkiego przeprowadzenie ich testów. No i okazało się, że Niemcom przypadły do gustu wyniki tych testów. No i tutaj złożyli oni zamówienie na 1975 pojazdów tego typu, gdzie dla Niemców tak naprawdę podwozie właśnie tego typu miało być głową całej rodziny w różnych konfiguracjach. No i sam ten pojazd był częściowo budowany również w Niemczech. Na główne uzbrojenie tego pojazdu składało się 20mm działko Hispano Suiza, i tą nazwę sobie zapamiętajcie, to jest szwajcarska firma. I to działko mogło skutecznie zwalczać lekko opancerzone cele do 1500 metrów. W całym pojeździe było również 3 członków załogi, a na pakę mieściło się 3 żołnierzy. I tutaj jeżeli chodzi o rolę tego pojazdu, to tak naprawdę wykonywał on praktycznie te same zadania, co jego drugowojenny odpowiednik, czyli SDKFZ 250, czyli ten mniejszy transporter półgąsienicowy. Zbudowano łącznie 2374 sztuki tej maszynki w różnych oczywiście konfiguracjach. I tak naprawdę w aktywnej służbie był od 60 roku i tutaj w służbie Panzergrenadierów był do 74, czyli 14 lat, tu był używany w plutonach Panzergrenadierów. Ale to nie był koniec jego służby, bo rolę małego i zwinnego pojazdu zwiadowczego pełnił w armii niemieckiej aż do 1982 roku, czyli 22 lata w służbie, po czym został po prostu wycofany. Tutaj opowiadam o tym bez wchodzenia w jakieś super szczegóły, bo chcę w tym odcinku opowiedzieć wam o marderze, a nie o tych pojazdach stricte, no ale tło trzeba odpowiednio nakreślić, bo bez tego tła no po prostu nie zrozumiecie odpowiednio jaką rolę przejął i miał pełnić marder. Dlatego teraz pora opowiedzieć o Schützenpanzerze Langu, który zależnie od rozumienia definicji bojowego wozu piechoty, w mojej opinii jest tak naprawdę pierwszym na świecie pojazdem właśnie tego typu. No i zaczęło się od tego, że Bundeswehra na początku lat 50. szukała pojazdu szturmowego, z którego piechota mogłaby walczyć ze środka, sama pozostając za relatywnie dobrym opancerzeniem, a sam ten pojazd byłby zdolny nadążyć za panzerdywizjami i mógłby się skutecznie sam bronić w wypadku wylądowania w nieprzyjemnej sytuacji. I tutaj sam opis tego pojazdu, którego szukała Bundeswehra, bardzo mocno przypomina właśnie niemieckie Hanomagi, czyli 251, te większe, tak? Na których to właśnie niemiecka armia miała już sporo doświadczenia. Powiedzmy tutaj wprost, Niemcy szukali dokładnie takiego pojazdu, tylko w ulepszonej na podstawie doświadczeń wyniesionych z 251, zmodernizowanej wersji. I tutaj firma Hispano Suiza, której zresztą 20mm działko znajdowało się już na Kurcu, który niemiecka armia już w tym czasie zamówiła, wyszła z propozycją dokładnie takiego pojazdu dla armii niemieckiej. I tutaj w 1957 roku zaproponowała ona taki właśnie pojazd napędzany silnikiem Rolls-Royce'a Niemcom. A Niemcy, co ciekawe, bez prób pojazdu czy nawet jednego istniejącego prototypu przyjęli go od kopa do masowej produkcji. I tutaj nazwę Lang, czyli po niemiecku długi, przyjęto, aby odróżnić go od Kurza, czyli krótkiego. I tutaj sam Lang miał relatywnie niski profil, a w kadłubie nie było zbyt dużo miejsca. Aczkolwiek było go wystarczająco, aby w pojeździe oprócz załogi zmieściło się 5 żołnierzy razem ze sprzętem. I tutaj desant siedział w środkowej części pojazdu, gdzie od góry zamknięty był 2 klapami opancerzonymi, które jeżeli chcieli wyskoczyć z pojazdu albo z niego strzelać, składały się na boki pojazdu po otwarciu.
Tutaj z przodu po lewej siedział kierowca, a po prawej znajdowało się stanowisko dowódcy oraz działonowego, którzy do dyspozycji mieli wieżyczkę z 20-milimetrowym działkiem znanym już Niemcom z Kurca. Sama wieżyczka była częściowo zdalnie sterowana, a w razie potrzeby można było na pakę dorzucić przeciwpancerną wyrzutnię bezodrzutową. No i tutaj opancerzenie pojazdu również było całkiem imponujące jak na jego rodzaj i czas, w którym powstał, ponieważ mamy tutaj aż 30 mm pod kątem 45 stopni, dzięki czemu kadłub tego pojazdu mógł teoretycznie zatrzymać wszelkiego rodzaju 20-milimetrowe pociski. Aczkolwiek pojazd ten nie posiadał ochrony nuklearno-biologiczno-chemicznej oraz nie był amfibijny. I tutaj szwajcarska firma Hispano Suiza zleciła wykonanie pierwszej partii 2822 zamówionych pojazdów w brytyjskiej firmie, która była głównie znana z produkcji autobusów o nazwie Merck Leyland. I tutaj co ciekawe, pojazdy te produkowane były również w Niemczech przez firmę, uwaga, Hanomag, czyli tych od drugowojennych transporterów półgosienicowych. Ale oprócz tego produkował je również Henschel, za to produkcją 20-milimetrowego działka zajęła się firma Rheinmetall. W samych Niemczech zbudowano tylko 825 tych pojazdów. No i tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o napęd, czyli silnik i skrzynię biegów, to zajęła się tym firma Rolls-Royce. Niemcy dość entuzjastycznie podeszli do tego projektu i początkowo zamówili 10 tysięcy sztuk tych pojazdów, ale tutaj po pierwszych testach poligonowych i ćwiczeniach z ich udziałem po tej pierwszej serii produkcyjnej, no okazało się, że jednak lepiej było je przetestować przed przyjęciem do produkcji, bo wyszło parę bolączek i to nie takich małych, no ale teraz to Niemcy jedyne co mogli zrobić, to obciąć pierwsze zamówienie z 10 tysięcy sztuk do 2176 sztuk. No i oczywiście pojazd ten produkowany był w różnych konfiguracjach, których wszystkich tutaj nie będę wymieniać jak w przypadku Kurca, no ale jeżeli chodzi tutaj o historię operacyjną tego pojazdu w armii niemieckiej, to na przykład brygady piechoty pancernej tutaj z dywizji 59 z powodu licznych wad technicznych mogły wyposażyć tylko jeden taki pojazd na batalion, na brygadę, nie? No miało tych pojazdów być po prostu dużo, miało zastąpić Hanomagi, no nie pykło po prostu. I doprowadziło to do tego, że szkolenia pancergrenadierów odbywały się tak naprawdę na makietach. No i ogólnie to nie szło to za dobrze. Tak więc produkcję tych pojazdów zakończono w 1971 roku, gdzie pancergrenadierzy popylali i tak głównie właśnie na Kurcach i amerykańskich M113-kach. A same te pojazdy zaczęto zastępować już od 1974 roku. I uwaga, tutaj zastępowane były już Marderami. I tutaj większość ze zbudowanych Langów skończyło jako cele na strzelnicach dla niemieckich pancerniaków i wszelkiego rodzaju uzbrojenia, ale tutaj Peru dostało 20 z nich pod koniec lat 70. od Niemiec. Także wiemy, że Kurz nawet się sprawdzał, Lang bez testów przed przyjęciem się nie sprawdzał. Wiemy też, że Kurz i Lang miały zastąpić tak naprawdę Hanomagi, czyli 250-ki, 250-ki jedynki, te Halftraki niemieckie drugowojenne. No ale to wyszło jak wyszło, tak? I tutaj właśnie przechodzimy teraz do mięska, czyli do bojowego wozu piechoty Marder. Widzicie, Niemcy mając już doświadczenie z Kurca i Langa, zdali sobie sprawę z ograniczeń, jakie te pojazdy wniosły ze sobą do armii, tak? One wypełniały konkretne zadania, ale troszeczkę im brakowało w każdym przedziale. No i tutaj dodatkowo jeszcze w międzyczasie pojawił się radziecki bojowy wóz piechoty 1, lepiej uzbrojony, amfibijny i zdolny przenosić i używać przeciwpancerne pociski kierowane. No i właśnie ten BWP-1 radziecki stawiał po prostu Kurca i Langa w beznadziejnie przestarzałym świetle. I o ile Kurz jeszcze może gdzieś tam by sobie mógł popylać jako właśnie lekki, mały wóz zwiadowczy, no to tak naprawdę do niczego innego się już nie nadawał. Tak więc niemiecki sztab generalny uznał, że potrzebny jest większy, lepiej uzbrojony, lepiej chroniony i bardziej modułowy pojazd, który będzie w stanie przewieźć również oczywiście więcej żołnierzy. Tak więc powstał program ciężkiego bojowego wozu piechoty, który miałby uzupełniać w terenie czołgi podstawowe Leopard. No i cały zamysł tutaj od początku polegał na stworzeniu uniwersalnego podwozia z modułowym systemem uzbrojenia. Ogólnie tak, aby można było na tym podwoziu w zależności od potrzeby stworzyć wersję wsparcia piechoty, albo uzbroić takie podwozie w przeciwpancerne pociski kierowane, czy na przykład zamiast głównego uzbrojenia moździerze, a nawet również w razie potrzeby po prostu systemy obrony przeciwlotniczej, flarak, albo inne tego typu jakieś ingery, czy coś w ten deseń, tak? Tak jak mówię, to miało być uniwersalne podwozie do wszystkiego, jako wsparcie czołgów Leopard na polu boju. Ale też pojazd ten miałby własne przeznaczenie dla pancergrenadierów, bo oni mieli swoją własną
doktrynę. Rozpoczęto więc pracę nad dwoma pojazdami podstawowymi i tutaj jeden z nich był wyposażony w armatę do zwalczania celów opancerzonych, a drugi tylko i wyłącznie w przeciwpancerne pociski kierowane. I tutaj sam proces projektowania pojazdu uznano za sukces i nadano mu nazwę słynnego, udanego niemieckiego niszczyciela czołgów z czasów II wojny światowej Marder. Ale też sam projekt Mardera, zanim dostał tą nazwę, on się już rozpoczął wstępnie w 1959 roku. Tutaj właśnie kiedy pierwsze Langi opuściły linie produkcyjne i zdano sobie sprawę, że mają w rękach kosmiczny niewypał. I tutaj personel Panzertruppe Schule Munster tworzył wtedy wymagania wojskowe dla nowego pojazdu, które brzmiały następująco. Łączna pojemność pojazdu 12 ludzi. Zwiększona ochrona załogi. Wysoka mobilność, zasięg operacyjny musi być taki sam jak Leopard 1. Do tego niezawodne, szybkostrzelne 20mm działko automatyczne, nieskomplikowana konfiguracja pojazdu oraz ochrona nuklearno-biologiczno-chemiczna. I tutaj dość szybko, bo już w styczniu 1960 roku armia skontaktowała się z grupą Rheinstahl, w skład której wchodziły firmy Rheinstahl Witten, Hanomag, no i do tego jeszcze biuro inżynieryjskie Warneckie i Hensch. Skontaktowano się również z grupą Mowag i to wszystko miało na celu opracowanie 7 prototypów pojazdu, który spełniałby te wymagania. I tak naprawdę Henschel tutaj poszedł po najmniejszej linii oporu i wykorzystując projekt średnio udanego Langa, zaprezentował na jego podstawie swój własny projekt, oczywiście przerobiony. I tutaj grupa Mowag, aby nie zostać w tyle, postanowiła wykorzystać dokładnie to samo co Henschel i obydwie grupy ostatecznie wykorzystały ten sam system do swoich prototypów, ten sam wcześniejszy system, powiedzmy, tego Langa. I tutaj Rheinstahl zaprezentował 3 projekty, Henschel 2, a Mowag 1. I tutaj wszystkie te prototypy przestrzegały limitu wagowego 16 ton. I jeszcze taka ciekawostka, w międzyczasie Amerykanie zaczęli szukać zamiennika dla ich opancerzonego transportera piechoty M113, ogólnie jakiś bojowy wóz piechoty chcieli to zamienić. Więc widząc, że Niemcy już nad tym pracują, zainteresowali się tymi projektami. No i chcieli nawet z Niemcami współpracować w tej kwestii. Tyle, że ta współpraca, jak większość niemiecko-amerykańskich projektów, oczywiście nie wypaliła i skończyło się na tym, że Amerykanie w końcu ze swoim projektem, który dzisiaj znany jest jako M2 Bradley, skończyli po prostu z tym Bradleyem, a Niemcy poszli w swoją stronę. No ale my tutaj dzisiaj nie o Bradleyu, tylko o Marderze. No i tutaj kontynuując, po serii testów pierwszych prototypów w 1963 roku wyciągnięto z nich wniosek i zamówiono drugą generację prototypów z nowymi wymaganiami. Masę tym razem zwiększono do dopuszczalnych 20 ton i tutaj Rheinstahl ponownie zbudował 3 prototypy, wszystkie większe i z silnikiem z przodu pojazdu, z poprawionymi bolączkami z pierwszych prototypów, no i tym razem z wieżyczką uzbrojoną w 20mm działko automatyczne. Ale prototyp ten również posiadał możliwość strzelania przeciwpancernymi pociskami kierowanymi. Tutaj grupa Mowag tym razem również stworzyła 3 prototypy, ale u nich silnik umieszczony był poprzecznie pośrodku pojazdu. I tutaj przeprowadzono testy, których wyniki dalej nie były zadowalające, ale już dużo bardziej obiecujące. Tak więc Niemcy postanowili stworzyć kolejne wymagania oraz zamówić tutaj 3. generację prototypów. I tutaj w 1964 roku wymagania te mówiły o dłuższym i szerszym pojeździe, który miał dodatkowo dostać karabin maszynowy z tyłu oraz porty strzeleckie dla znajdujących się w środku piechociarzy. No i poproszono również o lepszą ochronę ogólnej całości pojazdu. Tyle, że w przypadku tej drugiej serii prototypów, zanim zamówiono 3, to te testy drugiej serii pokazały, że wieżyczka łącząca 20mm działko i przeciwpancerne pociski kierowane po prostu spełniała wymagania i nie trzeba było przy niej za dużo grzebać. Aczkolwiek tutaj po jakimś czasie poproszono o opracowanie dwuosobowej wieżyczki, na której znajdowałby się dodatkowy karabin maszynowy. No ale tutaj główny moduł uzbrojenia, czyli 20mm działko i przeciwpancerne pociski kierowane, zostały takie jak w drugiej serii. I tutaj właśnie testy i debaty nad 3. serią prototypów trwały trochę dłużej, aczkolwiek w 1967 roku poproszono o 4. generację prototypów. I tutaj tym razem w ilości 10 sztuk. I tym razem te wozy po dostarczeniu były już bardzo intensywnie testowane z żołnierzami w terenie i w każdych możliwych warunkach. Tutaj grupa Mowag w 1968 roku wycofała się po prostu z konkursu, ponieważ mieli spory problem z dostarczeniem sprawnego, spełniającego wymagania systemu przeciwpancernych pocisków kierowanych. Także w grze została już tylko i wyłącznie grupa Rheinstahl. No i tym sposobem już bez konkurencji w 1969 roku firma Rheinstahl dostała kontrakt, który opiewał na dostawę 2136 bojowych wozów piechoty, które nazywały się Marder.
Jakby ten jeden więcej zamówili, to by było już po prostu epicko. W każdym razie pierwszy pojazd z linii produkcyjnej zjechać miał 7 maja 1971 roku. I tutaj w końcu pancergrenadierzy mieli swój bojowy wóz piechoty, który był zresztą nieporównywalnie lepszy niż wcześniejsze Kurze i Langi. Aczkolwiek sama produkcja nie była tak prosta, jak mogłoby się wydawać, więc aby spełnić wymagania, wywiązać się z kontraktu, dodatkowo zaprzęgnięto do tego dwie firmy. Mianowicie Rheinstahl AG oraz Maschinenbau Kiel, w skrócie MAK, co doprowadziło do powstania nowej grupy Rheinmetall Landsysteme, którą może wam się coś obiło o uszy, tak? Na temat tej nazwy. Także dobra, wiemy już, jak ten pojazd powstał, z kim konkurował, jakie były testy prototypów, etc. Ale co prezentował sobą nowy bojowy wóz piechoty pancergrenadierów? Zacznijmy może od rozmiaru, ponieważ pojazd ten był znacznie większy od poprzednich Kurców i Langów. A stało się tak dlatego, że ze względów logistycznych i ogólnie ułatwienia produkcji postanowiono wykorzystać większość układu napędowego czołgu podstawowego Leopard 1. Chociaż Marder miał jedną oś mniej niż Leopard 1, ale tutaj sporo części po prostu było na zwyczajnym świecie takich samych. Jeżeli chodzi o układ napędowy, to o ile się nie mylę, przekładnia była ta sama, ale Marder miał dużo słabszy silnik od Leoparda 1. To nie był ten sam, broń Boże, powerpack. I właśnie jeżeli chodzi o sam układ napędowy, to znajdował się on z przodu pojazdu, ponieważ w tamtym czasie, kiedy ten pojazd był projektowany, za standard w alianckich bojowych wozach piechoty ogólnie przyjęło się, że desant ma się szybko z niego wydostać tylnymi drzwiami. I tutaj chodziło o to, aby zminimalizować po prostu ryzyko postrzału, gdzie tak naprawdę pojazd ustawiony frontem do zagrożenia teoretycznie stanowiłby dla piechoty właśnie osłonę, która by wyskakiwała z tyłu tego pojazdu, tak? No i w sumie standard ten został przyjęty na całym świecie, przynajmniej w większości wozów tego typu. Tak więc desant z tyłu, a z przodu po prawej stronie silnik, a obok tego silnika kierowca. Ten kierowca właśnie do dyspozycji posiadał 3 peryskopy, które pokrywały pole widzenia przed pojazdem, jak i po jego przednich bokach, bo nie wiem jak to nazwać. Sam środkowy peryskop skierowany na wprost mógł zostać zastąpiony peryskopem z Noctowizją. Tutaj w pierwszej wersji pojazdu za kierowcą, troszeczkę wyżej ze względu na kształt frontu kadłuba, znajdowało się jeszcze jedno siedzenie dla piechociarza z desantu, który dysponował tylko jednym peryskopem i to siedzenie w późniejszych wersjach po prostu usunięto. Tutaj na środku pojazdu, tam gdzie front kadłubu spotyka się z płaskim dachem, znajdował się przedział bojowy pojazdu. Na płaskiej sekcji dachu umieszczona została wieżyczka z szybkoszczelnym 20 mm działkiem automatycznym, pod którą siedział działonowy. Miał on do dyspozycji jeden duży peryskop w podstawie wieży oraz 2 mniejsze po jego lewej stronie, tutaj ogólnie dla lepszej widoczności. Obok działonowego po jego prawej stronie siedział dowódca pojazdu, który do dyspozycji posiadał jeden duży peryskop znajdujący się obok głównego peryskopu działonowego oraz 8 mniejszych, co dawało mu świetną świadomość sytuacyjną. Oczywiście do tego wszystkiego mieli przed sobą system kierowania ogniem i takie tam inne bajery. Z tyłu pojazdu za przedziałem bojowym znajdował się przedział desantu. Mieścił on 7 żołnierzy wraz z ich wyposażeniem i oni siedzieli plecami do siebie, twarzą do burt pojazdu. Przedział ten był teoretycznie na tyle modułowy, że mogli oni sobie w nim wstać i wystawić głowy i karabiny przez włazy znajdujące się właśnie w tylnej części płaskiego dachu. Ale jeżeli nie chcieliby wystawiać łbów, to mogli oni korzystać z 2 portów strzeleckich wewnątrz pojazdu na każdą stronę. Tutaj również same włazy, przez które mogli się oni wystawić w dachu, posiadały montaże na różnego rodzaju karabiny maszynowe. No i biorąc pod uwagę, że zdesantować mogli się wszyscy, w teorii liczyło się, że pojazd ten przewozi 10 piechurów gotowych do desantu. Tak, czyli 3 członków załogi plus 7 piechurów. Aczkolwiek w kolejnych wersjach dodano przeciwpancerne pociski kierowane i poprzez potrzebę wydzielenia miejsca na nie w środku pojazdu, potencjał desantowy spadł do 3 członków załogi plus 6 soldatów na pace. No i tutaj jeszcze w pierwszych wersjach dodatkowo w tylnej części pojazdu znajdowała się wieżyczka z karabinem maszynowym MG3, którą operował właśnie desant z tego swojego przedziału desantowego. I tutaj z informacji, które mam, aczkolwiek słyszałem różne opinie na ten temat, w podstawowej wersji Marder posiadał już w pełni stabilizowaną wieżyczkę z systemem optycznym, który pozwalał na magnifikację obrazu od 2 do 6 razy. Ale to już w wersji 1A2 Marder dostał dodatkową optykę termowizyjną, która pozwalała przybliżyć obraz aż do 8 razy. Jeżeli chodzi o samą wieżyczkę, to obracała się ona w pełnym 360-stopniowym zakresie, całkiem zresztą niezłą depresją sięgającą 17 stopni,
oraz elewacją do 65 stopni, czasami troszeczkę wyżej. No i to pozwalało strzelać z Mardera do na przykład helikopterów za pomocą właśnie głównego 20-mm działka. I tutaj od wersji 1A do wieżyczki dodano możliwość zamontowania umieszczonego na trójnogu przeciwpancernego pocisku kierowanego Milan francuskiej produkcji, który zresztą właśnie w razie potrzeby mógł zostać zdemontowany, przeniesiony i użyty przez desant, czy tam piechotę ogólnie, na trójnogu. Aczkolwiek no z samego Milana zamontowanego na Marderze strzelić można było raz, po czym trzeba było na wyrzutni zamontować po prostu nową tubę z pociskiem. I to niestety oznaczało, że po każdym wystrzale załogan musiał z pojazdu wyjść, aby wyrzutnie przeładować. I tutaj sam Marder przewoził do 4 takich pocisków. Co do samego francuskiego pocisku Milan, to można z niego było razić cele opancerzone do 2 km. I tutaj z minimalnym dystansem uzbrojenia 200 metrów. A jeżeli chodzi o sam pocisk, to leci on z prędkością 200 metrów na sekundę i tutaj teoretycznie z lepszymi już Milanami można ten zasięg zwiększyć do 3 km. I tutaj sama niszczycielska mozgłowicy zależy od tego, jaka po prostu zostanie użyta, bo wersji Milana jest po prostu parę. I tutaj im lata leciały, tym po prostu nowsze wersje tego Milana się pojawiały, tak? Także mamy Milana 1, który posiada głowicę typu HIT, mamy Milana 2, który posiada zmodyfikowaną głowicę HIT, która jest w stanie przebić dużo więcej pancerza niż jedynka. Do tego mamy Milana 2, te, gdzie T stoi od tandemowej głowicy, zdolnej poradzić sobie z pancerzem reaktywnym, przynajmniej w teorii. Mamy również Milana 3, który ma głowicę tandemową z 2, ale dodatkowo dostał system elektroniczny, który zdolny był sobie teoretycznie poradzić softkillem Sztora. No i na końcu mamy Milana ER, który zwiększa zasięg maksymalny do 3 km. Także jeżeli chodzi o te przeciwpancerne pociski kierowane, to na razie tyle, ale jeszcze do tego tematu wrócimy. Także sam przedział rodzaju przeciwpancernych pocisków kierowanych, które zdolny jest wystrzelić bojowy wóz piechoty Marder, jest teoretycznie spory i na pewno da sobie radę w obecnych warunkach, szczególnie z tymi najnowszymi pociskami. No ale to jeszcze wracając do historii, to między 77 rokiem a 79 rokiem, kiedy do tych Marderów właśnie dodano możliwość strzelania tymi Milanami, dodano im również możliwość zasilania głównego 20-mm działka z 2 różnych pasów amunicji. Dzięki temu w locie można przełączyć się między strzelaniem z amunicji przeciwpancernej, która jest zdolna poradzić sobie z każdym transporterem czy tam bojowym wozem piechoty wroga, na pas z amunicją zapalającą, na przykład wykorzystywaną do strzelania do celów miękkich, tak jak piechota. Że nie trzeba było tych pasów po prostu zmieniać, obydwa były podpięte do tego działka i można było kliknąć odpowiedni przełącznik i po prostu zasilane było wtedy już tą drugą taśmą amunicyjną. Do tego dodano jeszcze lepszą pasywną optykę dzienną i do takiego standardu tak naprawdę nazwanego Marder 1A1+, podniesiono 674 maszyny. Tutaj, co ciekawe, powstał też standard 1A1-, którym do 350 wozów piechoty dodano tylko optykę termowizyjną. No i tutaj pozostałe 1112 Marderów pozostawiono na pewien czas bez ulepszeń. No i tutaj w kolejnej modernizacji, która miała miejsce od 84 roku do 89, zmodernizowano wszystkie pojazdy do wersji 1A1+. No i ta modernizacja właśnie opiewała na podniesienie wszystkich tych Marderów do wersji 1A1+. Plus oraz dodatkowo dodaniu optyki termowizyjnej dla działonowego. Ciśnięto tam również nowy system komunikacji SEM80/90, no i dla samych Milanów dodano adapter pod czerwieni. A uwaga, kierowca dostał lusterko. No i tutaj nomenklatura się zmieniła tych pojazdów, ponieważ wszystkie tak zmodyfikowane wozy nazwano Marder 1A2, gdzie wszystkie niezmodyfikowane wozy nazwano po prostu Marder 1, ale tak jak wspomniałem, wszystkie starano się podnieść do tej wersji 1A2. No i tutaj po zakończeniu tej modernizacji do tej wersji 1A2 od razu, bo również w 89 roku, rozpoczął się kolejny program modernizacji. No i tym razem zwiększono protekcję maszyny poprzez dodatkowy pancer, gdzie tutaj pogrubieniu uległ nos oraz tylna część dachu, no i parę tam bajerów, również kompletnie przeprojektowano również przedział desantowy. I tutaj w dachu znajdowały się tym razem już tylko 3 włazy dla desantu i kompletnie usunięto miejsce tego piechociarza za kierowcą z poprzednich wersji. Jego właz również został po prostu usunięty. Dodatkowo jeszcze dopancerzono front wieżyczki, aczkolwiek dopancerzenie to oprócz oczywiście dopancerzenia miało głównie na celu absorbować wstrząsy, także między dodatkowym pancerzem a tym pancerzem właściwym znajdowała się po prostu specjalna gumowa warstwa, która miała na celu absorpcję wstrząsów. No i z tą absorpcją wstrząsów chodziło o to, że przy trafianiu pociskami po prostu w tego Mardera potrafiły się rozkalibrować lub ulec uszkodzeniu celowniki termowizyjne, no i ogólnie system kierowania ogniem.
Na całym pojeździe po bokach dodano również pudła na sprzęt, a sprzężony karabin maszynowy na wieżyczce przesunięto na lewą stronę. Postanowiono kompletnie zrezygnować również oczywiście z wieżyczki z karabinem maszynowym z tyłu pojazdu, którym wcześniej operował desant, no bo po prostu, tak jak mówię, no okazała się ona zbędna. No i planowano tam jeszcze wrzucić mocniejszy 720-konny silnik, ale tutaj przez upadek ZSRR i ogólne cięcia budżetowe z tym związane dla armii niemieckiej, nowego silnika po prostu nie zamontowano. No i tak zmodernizowaną wersję nazwano 1A3 i podniesiono do niej aż 2097 pojazdów, czyli no tutaj zdecydowaną większość wyprodukowanych do tej pory marderów, tak? I z tego, co się dzisiaj orientujemy, to właśnie głównie ta wersja ma trafić w ilości 40 sztuk póki co do Ukrainy. Chociaż tutaj nie jestem pewny, czy będzie to tylko i wyłącznie ta wersja, no ale do tego przejdziemy później. Ponieważ powstała również wersja 1A4, ale 1A4 to jest po prostu wersja dowódcza 1A3. No i ta wersja 1A4 dostała dodatkowy szyfrowany system komunikacji i jest przeznaczona dla dowódców batalionów pancergrenadierów. No i z zewnątrz nie różni się ona niczym od wersji 1A3. W każdym razie w 2001 roku doszło do kolejnej modernizacji i tutaj w część której po prostu weszło przearanżowanie wyrzutni granatów dymnych na wieży, ponieważ wcześniej z 6 zamontowanych używać można było tylko 5 i powodem tego było to, że jedna z nich po prostu stwarzała ryzyko trafienia sprzężonego karabinu maszynowego, więc po prostu zmieniono ich rozlokowanie, aby ten problem wyeliminować. Dodatkowo zainstalowano protekcję przeciwminową, no i tutaj ponownie przeprojektowano przedział desantu oraz zmieniono rozlokowanie po prostu osprzętu na pojeździe. Zajęto się też systemem chłodzenia silnika i tą wersję nazwano 1A5, aczkolwiek stworzono jeszcze wersję 1A5A1 i tutaj już mocno przybajerowano, ponieważ przez te wszystkie modyfikacje od tej pierwszej wersji Mardera 1 do wersji 1A5 po prostu waga pojazdu wzrosła do 37,5 tony, przez co najzwyczajniej w świecie pojazd ten troszeczkę utracił na mobilności. Tyle, że no Rheinmetall dostarczył tylko 74 pojazdy w tej wersji dla Bundeswehry. No i trochę sztuk tego pojazdu dostały również szkoły pancerne, gdzie dostawy zaczęły się od końca 2010 roku. Tutaj na wersji 1A5A1 zamontowano nową klimatyzację dla załogi, ale przede wszystkim zagłuszacz ECM CG12 oraz wielospektralne urządzenie kamuflujące, co ogólnie na testach pokazało, że przeżywalność tego Mardera drastycznie skoczyła. No i na to wszystko jeszcze przeciwpancerne pociski kierowane Milan, te francuskie, zaczęły być wycofywane z użycia, no bo tutaj pałeczkę miały przejąć nowe bojowe wozy piechoty Puma, no ale jak to w życiu bywa, ich wprowadzenie na dzień dzisiejszy wygląda jak wygląda. Tak więc z tych powodów i wielu innych postanowiono w 2010 roku Mardery również wyposażyć w nowy system przeciwpancerny MELS. No i tak też się stało. W 2011 roku postanowiono do wersji 1A5A1 podnieść jeszcze 35 pojazdów. No i na razie te Mardery dalej są używane w niemieckiej armii obok pojazdów Puma. Oczywiście Marderów jest już trochę mniej niż tych Pum, no ale z ostatnich wiadomości o tym, jak sobie Pumy radzą, no to pewnie te Mardery jeszcze długo w tej służbie zostaną. No i właśnie przez to na 2023 rok armia niemiecka planuje modernizację do standardu 1A6 kolejnych Marderów, ponieważ, no jak wspomniałem, produkcja i używanie Pum idzie jak idzie. Ale co z tego wyjdzie, to się dowiemy, jak ten program modernizacji się po prostu zamknie. No i tutaj ja mam akurat dane z 2017 roku i na 2017 armia niemiecka dalej dysponowała 382 pojazdami Marder, tutaj z czego 319 jest dostępnych, a 212 było w stanie operacyjnym. No i tutaj 200 z tych pojazdów podobno przechodzi już program modernizacji zaplanowany na 2023 rok. I plan jest tak naprawdę taki, aby te pojazdy miały pozostać operacyjne do 2025, aczkolwiek tak jak mówię, z ostatnimi wydarzeniami z Pumą, no to zobaczymy jak to wyjdzie. W każdym razie 260 Marderów ma dostać nowy system termowizyjny dla dowódcy działu nowego oraz dodatkowo zamówiono 170 nowych systemów noktowizyjnych dla kierowcy. No i na teraz, kiedy w momencie jak to nagrywam, zaledwie sprzed paru dni, Niemcy w końcu wysyłają 40 bojowych wozów piechoty Marder. Najprawdopodobniej wszystkie lub znaczna większość po prostu z nich w wersji 1A3 na Ukrainę. Tak więc historia tego pojazdu w służbie jeszcze się po prostu nie skończyła.
No i jeszcze można by sobie zadać pytanie, skoro wyprodukowano ich na początku aż 2136 sztuk, to gdzie jest reszta tych marderów? Ano mianowicie w 2007 roku Chile kupiło od Niemców 100 takich marderów w wersji 1A3 i dostawy zakończyły się w 2011 roku. Tutaj Indonezja zakupiła 42 mardery, również podniesione do standardu 1A3 w 2012 roku. I tutaj Jordania jeszcze zakupiła 25 marderów, teoretycznie w standardzie 1A3, aczkolwiek zostały one zmodernizowane do warunków tropikalnych. No i te dostawy zaczęły się w 2018 roku. I na razie to tyle. Znaczy, no jeszcze 40 sztuk teraz dla Ukrainy, zobaczymy, może jeszcze będzie więcej, kto wie. A reszta tych pojazdów, jeżeli nie zostały do tej pory zezłomowane, rozebrane na części, żeby utrzymać inne mardery na chodzie, pewnie siedzi gdzieś po prostu po magazynach. No ale to już jest kwestia tajemnicy państwowej Niemców. Także jeżeli chodzi o historię tego pojazdu, to na dzień dzisiejszy jest tyle. Tak jak wspomniałem, no to nie jest jeszcze zamknięty przedział w historii, bo te mardery są używane przez wiele państw. I wygląda na to, że używane jeszcze będą dość długo. Także jeżeli część historyczna tego materiału się wam spodobała, to przypominam o możliwości zostawienia łapki w górę, jakiegoś tam suba czy coś takiego. Przypominam, że cały dochód z tego odcinka zostanie przekazany na tą akcję Serce dla Ukrainy. A teraz przechodzimy do części rozrywkowej, czyli do pojazdów marder w grze War Thunder. Także w grze War Thunder mamy tutaj tak naprawdę dwa bojowe wozy piechoty Marder. Mamy A1 minus, co jest no nie do końca poprawnym oznaczeniem, bym powiedział, bo mamy tutaj już tą wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych. No ale sam pojazd jest taki bardzo podstawowy. Mamy stabilizowane 20mm działko, do którego mamy dostępny pocisk DM43. On nie przebija jakoś dużo pancerza, ale tak jak wspomniałem, zresztą historycznie tutaj na każdego BWP-a czy jakieś lekko opancerzone cele, ten pocisk po prostu wystarczy, to działko wystarczy. Tyle, że tak naprawdę naszym głównym uzbrojeniem w realu jest tak, że głównym uzbrojeniem jest ta 20, a ten Milan to jest uzbrojenie awaryjne, jeżeli trafiłoby się na jakiś pojazd opancerzony, no ciężej opancerzony, z którym to działko by sobie miało nie poradzić, tak? W War Thunderze, biorąc pod uwagę, że jeździmy tym marderem tylko i wyłącznie naokoło czołgów i innych lekko opancerzonych pojazdów, tak naprawdę naszym głównym uzbrojeniem tutaj jest właśnie ten Milan. Jest to Milan 1, więc jest to po prostu hit, który przebija 530 mm pancerza, ale mamy go tylko 4 sztuki, tak jak w realu. Aczkolwiek no tutaj, żeby przeładować ten pocisk Nix, tutaj z pojazdu wysiadać nie musi. Tak, ta amunicja znajduje się tutaj w przedziale desantowym do tego Milana. No i jak widzicie, mamy sprzężony karabin maszynowy umieszczony tutaj zaraz obok głównego 20mm działka. Jak widzicie, mamy tutaj ten również system ten dwutaśmowy, już odzorowany, przynajmniej teoretycznie. No i mamy tutaj dwóch członków załogi pod wieżą, no i kierowcę z przodu obok silnika. Przedział desantowy jest oczywiście pusty, bo tutaj desantu żadnego nie mamy. Co jest problemem tego pojazdu? Wydawać się mogło, że fajnie, bo można wystawić samą wieżyczkę, strzelać z tej 20 i z tego Milana, a załoga zostaje relatywnie bezpieczna. Problem jest taki, że jeżeli ktoś trafi w tą taśmę amunicji, to ona amarakuje, ona wybucha i rozdupca cały pojazd. Więc wystawianie samej głowy też jest bardzo ryzykowne, tak? Mimo tego, że załoga wystawiona na ostrzał nie jest. No i tutaj pierwszą rundę zagramy tym pojazdem na baterii 7.3, on nie posiada jeszcze termowizji, no i naszym głównym zadaniem będzie tak naprawdę skautowanie pojazdów przeciwnika, atakowanie lekko opancerzonych pojazdów przeciwnika, obrona przed helikopterami, możliwe, że przed samolotami, bo mam tutaj szybkostrzelną 20, która jest nawet w stanie sobie z tym poradzić, no i w razie W, jak zobaczymy coś cięższego, to pierdolniemy w to z tego Milana. Drugą rundę zagramy sobie już marderem 1A3, czyli teoretycznie takim, jak póki co, przynajmniej spekulując, ma pojechać na Ukrainę. Tutaj mamy już ten dodatkowy pancerz, jak widzicie, dodatkowy 8 mm tutaj wszędzie podokładane na ten pancerz właściwy. No i tutaj pomiędzy tym jeszcze powinna się znajdować gumowa wkładka, no ale to tam już chuj z tym. Mamy tutaj również te dodatkowe pojemniki po boku pojazdu. Została usunięta tylna wieżyczka z karabinem maszynowym. Karabin maszynowy sprzężony został przeniesiony na lewą stronę, jak widzicie. Mamy tutaj tego Milana, który no to akurat strzela tym samym Milanem, 530 mm przebicia na 8.0, ale mamy nową amunicję do 20mm działka, mianowicie DM63, które przebija już 66 mm z 10 metrów pod kątem 0 stopni. Także tak naprawdę mamy dokładnie to samo z minimalnie mocniejszymi 20kami i termowizją, tak? Czyli ponownie tutaj głównie będziemy skautować, atakować lżej opancerzone cele z tej 20, bronić przed helikopterami, etc., etc. No i w razie W mamy 4 te Milany do dyspozycji. Tyle, że na tym wyższym biarze, no teoretycznie łatwiej nam będzie skautować, bo mamy termowizję, także łatwiej będzie coś wypatrzyć, no ale zobaczymy, co tak naprawdę z tego
wyniknie. Także no tutaj no to jest pojazd do walki głównie raczej z celami miękkimi, tak, do skautowania, do transportowania piechoty, w razie W awaryjnie mamy te Milany, żeby atakować pojazdy ciężej opancerzone. No ale no jednak no, w grze War Thunder jeździmy tylko i wyłącznie na około czołgów i lekko opancerzonych pojazdów przeciwnika, tak? Także tutaj trzeba o tym pamiętać, że my nie jesteśmy tutaj pierwsi do ataku w pierwszej linii, łoimy wszystko, co zobaczymy, tylko każdego przeciwnika, którego zobaczymy, ten atak trzeba będzie sekundowo, dwusekundowo przemyśleć po prostu, co my chcemy zrobić. Chcemy go tylko zeskautować, czy może chcemy go zeskautować, spróbować zrzucić mu gąskę, uszkodzić mu działo z dwudziestki, czy chcemy na niego zużyć tego ATGM-a, czy nie, bo może się pojawić inny cel, etc., etc., tak? Także tak naprawdę w War Thunderze zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także pierwszą rundę zagramy Marderem A1 minus, a drugą rundę zagramy Marderem 1A3. Także przeskoczmy do rozgrywki i zobaczmy, jak te pojazdy spisują się w grze War Thunder. Dobrze się zaczyna, widzę. Dobry serwer się trafił. Takie dleściki trochę skaczą, co? Ciekawe dlaczego. Pakujemy się tutaj jak najszybciej, żeby ewentualnie jakiś lighty spróbować dorwać na flance, tak? To jest cały plan. BMP-1 po mojej prawej. Tutaj po lewej nic nie widać. Przede mną BMP-1. Całą dwudziestką spróbujemy powalczyć. Jezus, troszeczkę zeszło, ale udało się. Z nami tam coś. Nie widzę, nie wnikam. Wracamy na pozycję. Nasz heavy tutaj wjeżdża na C, to on się C zajmie. Przynajmniej taką mam nadzieję. Wow, ile razy go tą dwudziestką muszę trafić? Aż przegrzałem. Jeszcze coś, ale... Za 111 asysta Gepard ją dokończył. Ten drugi samolot się tu wpierdolił w coś i tyle. Sherman. Rzymiański Sherman, to się może bardzo źle dla mnie skończyć. Tak jest, nie mam... Nie mogę tak wygiąć lufy. Więc poczekamy chwilkę. Ja pierdolę, przeżył to. ATGM-a na niego zużyłem. C jest dalej niczyje, czołg ciężki tu zmierza. Poczekamy aż podjedzie, bo coś tutaj chyba próbowało wjechać, jakiś czołg ciężki. Wciąż mam 3 ATGM-y, nie jest źle, nie jest źle. Dobra, ktoś to C musi przejąć, bo na razie na mapie jest impas. Dobra, skautnięty, przeładowywujemy. Jest 4 bodajże. Jeszcze żyje. Dobra, mamy go. Coś tu jedzie, coś tu jedzie. Ouch. Dobra. Przyjęliśmy na silnik ten strzał. Jego lufa już nie istnieje. Dobra.
5 sekund do zakończenia naprawy. I ruszamy, mam 4 AT, żyjemy. Pełne magazyny amunicji. Straciliśmy jedną osobę, co prawda, ale trudno. Coś tutaj jest jeszcze, coś tutaj jest następnego. Dora w to łoiła. Wypnęli brzmi, co to jest? Chyba mnie nie będzie widział. Tak mi się wydaje. Ty uwierzę, ATGM, tylko muszę mieć pewny strzał. Mamy to. Maga jedyneczka zdjęta. Coś tam strzelało do samolotu, widzieliśmy. Coś tu zaraz przyjedzie. No nasi tu już... czołg ciężki. Czołg ciężki tam jest. Ale Rus z hitami sobie po nim poradzi, jeżeli go zaskoczy. Dobra, idziemy na pozycję na górce tutaj. Jak będą jakieś peloty czy coś, to będziemy to łoić z tej dwudziestki. O ja, potężne trafienie. I asysta jeszcze do tego. Dobra, elegancko, elegancko. Dwa AT żyjemy. Mamy całkiem, powiem wam, dobrą pozycję bym tak tu ujął. Nie najgorszą. Moment. Przeładować. Naprawdę nie wiem, jak to leci, no. Jest critical. Z tego już nie wyjdzie. Wyszedł. Dla mnie magia, dla mnie magia. Nie udało mi się mojego uratować, niestety. Okej. Scouted. Wysyłam. Commander Gunner. Jest zeskautowany i będziemy mieli za niego asystę, jak go skończą. I KV-91 powinien być w stanie to zrobić. O nie, BTRZD go wywaliło. Gdzie to BTR? Jest. Jeszcze raz pan Protecta, już nie ma. Muszę przeładować. Więc schowałem się tak, żeby mi tylko wieża wystawała. Dobra. Pelotka zdjęta. Ty, w tym tempie to kurde, nie wiem, jeszcze jeden frag będziemy mieli atomówę. Ale runda się skończy. Loader Machine Gunner. Mamy go. Nie. No, to jest za nisko w bijarze. O, prosto w amunicję. Ale farciarz. Nie, no nie farciarz. No, piękny strzał po prostu. Genialny strzał, no nie.
Proszę sięko w amunicję. Unlucky dla nas, patrzcie, brakuje nam tego jednego fraga, który nam teraz, ale i tak byśmy chuja za niego dostali, bo to jest dość niski BR tej maszyny, nie? Brakuje nam 110 punktów do atomowy tym marderem A1 na jednym życiu, więc myślę, że poszło całkiem spoko. Nawet jakbyśmy tą atomówkę teraz dostali, to nie zdążylibyśmy dolecieć na pole bitwy, bo bitwa i tak się właśnie w tym momencie skończyła. Dobra, port Noworosyjsk. Trybie dominacja. Od tej strony nie za bardzo wiem, gdzie pojechać, ale przypominam, skautujemy, jeszcze raz skautujemy, o ile się będzie dało coś po prostu wyskautować. Tak, to jest nasze główne zadanie. Do widzenia. Ale heca. Ale se miejsce chciał znaleźć. Skurczybyk, patrzcie, jaki cwaniak, nie? Tam coś przemknęło. Nie wiem co to. M22, o nie, dobra, to go zostawimy. Ktoś inny se go... asysta. Za obiekta 906, ja się palę w ogóle. Tu wali, ale nie w ten wrak, co trzeba. Dużo sekund do naprawy. Naprawdę tu chcieli pusznąć, ale im nie pykło chyba za bardzo. Dobra. Lupa działa do naprawy. Może 103 mi się pomoże naprawić, będzie szybciej. Albo i nie, jednak tak. Thank you very much. To już wrak. Tam też. No to N22, nie, no mam jakieś dwie asysty, ktoś go już pewnie zdjął, no. Dobra. Trzeba tego gościa wyjąć stąd. Bo przeszkadza ten wrak. Dobra. Weźmy Teamwork za T-55. Coś gdzieś tam pouszkadzałem. Co? Nie wiem. Następny Teamwork. Jakiegoś Bradley'a. Tu coś jest? Dobra, tego już zdjęli. Jak coś mi tutaj wyjedzie, to ja nie będę w stanie tego zdjąć tak czy siak, nie? Z ATGM-a. Nie udało się go scoutnąć, dobra. Bomby to dla mnie? Chyba nie. Ale B ktoś bierze. Cholera, przebili się do B. Przebili się do B, ja tego nie widziałem niestety. Jest, jest, jest. No to nie mam strzału na niego i tak. W jakiś magach chyba po malowaniu bym powiedział. Spróbujemy go scoutnąć, powinno się udać. Nie udało się go scoutnąć! Dobra, dobrze gra, dobrze. Ja wcale nie wiem, że tam jest gościu na pewno, nie? Co za bzdura. Co za wierutna bzdura po prostu. O, critical hit, ale akurat muszę przeładować. Cholercia. I ktoś go dorwał, dobra.
Próbuję skautować, ale gra mi nie pozwala, no niech to, chuj. Dobra, spróbujemy wyjechać. To się źle może skończyć, ale trudno. Au, 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 Bradley, skończ. Dobra. Moje naboje nie przechodzą. Moje naboje nie przechodzą, ale chyba widzę jego lupę. Skierowaną we mnie już. Dobra, mamy go. A, ja też się muszę naprawić, kolego. Utknęliśmy tu. Nie udało mi się skautować następnego. Miałem skautować, kurwa, nic mi się nie skautuje, no. Dobra, podziękujmy naszemu. Tego Bradleya tam zdjęli. Ale heca. Został mi tylko jeden ATGM i ja naprawdę nie wiem, gdzie pojechać. Wiecie co, to ja już nie mam za dużej wartości bojowej. Kurwa, 4 fragi już mam, co jest? Dobra. Jeszcze samolocik dorwany. Jedziemy do punktu. A, ktoś musi. Może nam się uda dzięki temu uzupełnić amunicję czy coś. Dobra, jest critical. Na szczęście przyjęliśmy to w miarę dobrze na tą klatę. Ostatni ATGM poszedł. Bob jest skautnięty. Jest, dobra, spalił się. Ale była zawierucha. Tam coś jedzie. Nie, nie udało mi się skautnąć. Ponownie. Chujowo skautuję. Ale ich też już nie, to jeszcze coś trochę jest. O. Jestem na reloadzie. Au, 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 au! Dobra, udało się, żyje. Pod C się nasi biją. Spierdalam stąd, za dużo tej arty. Nie udało się. O! Skautnięty. Dwa heavyki tam są. Dobra, jakby tędy chcieli jechać, to ich przywitamy ATGM-em, tak? Ale chyba nie chcą tędy jechać. Cholera, jedzie prosto na mnie. Jest, 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 jest. Zniszczony przez naszą nieskończoną wręcz inteligencję. Co odbijają? Cała naprzód. To jest jakiś light, jakiś bewu czy coś takiego. Obieg 906. Nie zdążyłem, nie zdążyłem się zatrzymać, żeby ATGM użyć. Cholercia. Oj. Ty patrzcie, znowu mi jednego fraga brakowało do atomowy, nie? Jednego fraga do atomowy. To się kurwa wyrwałem. Ale kto wie, może jeszcze do czegoś będzie, bo nasi tutaj giną, giną. No jak to, kurwa mać? Ja, 4 asysty na tym żyćku. I znowu jesteśmy tyle samo od atomowy. Nie far, dobra, Marder A1 nam zostaje. Trzeba było ATGM-em ciupnąć, ale się nie udało, no nie udało się.
Znaczy 4 asysty, bo z poprzedniego życia mi zaliczało jeszcze asysty, nie? O kurwa, ale mnie zrespiło w pizie. Wrogi helikopter. No gin, kurwa, ile tego? Jo, pierdolej, prawie przegrzałem to działko. No, niesamowite. Musiał mnie bombą namierzoną laserowo dziabnąć, tylko zostawiam się jak, bo byłem za budynkiem, że ona mnie nie zgubiła, ale... Niech to... Short! No nie, nie zrzucimy atomówki już. Wygląda na to, że jestem dla nich po prostu najbardziej łakomym kąskiem. I nic tego nie zmieni. Ale hej, kurwa, poszło nam myślę, że naprawdę dobrze, nie? Runda się skończyła. Brakło do tej atomowy, no po prostu milimetrów ponownie. Ode mnie tyle, dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku.